Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce w ciągu tej najbliższej doby kształtować będzie cały czas układ wyżowy z nadwęgier, który zagwarantuje nam piękną i słoneczną pogodę. Ponadto do kraju napływają masy ciepłego powietrza. Jutro na zachodzie kraju może być nawet 18 stopni. I warto nacieszyć się tą pogodą, ponieważ od piątku czeka nas małe pogorszenie. Tej nocy przez wspomniane wyższe w całym kraju będzie bardzo pogodnie i spokojnie. Jedynie na północnym wschodzie tutaj o poranku mogą występować gęste mgły ograniczające widoczność. Na termometrach w nocy zobaczymy od 5 do maksymalnie 7 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej jedynie w pasie wschodnim, tutaj od 2 do maksymalnie 3 stopni. Jutro, podobnie jak w nocy, w całym kraju dominować będzie bardzo pogodne, momentami bezchmurne niebo, jedynie na północnym wschodzie. Tutaj mogą występować niewielkie pojedyncze obłoki. Na termometrach jutro od 12 stopni na wschodzie, poprzez 15 stopni w centrum i na południu kraju, do nawet 18 stopni, tak jak wspominałam, na krańcach zachodnich. Zatem bardzo ciepło i bardzo wysokie temperatury. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Na Kujawach i na Pomorzu ta noc będzie również bardzo pogodna. Na termometrach zobaczymy od 5 do maksymalnie 6 stopni. Jutro w regionie kontynuacja tej pogodnej aury. Dominować będzie pogodne niebo, momentami będzie zupełnie bezchmurnie. Na termometrach w naszym regionie od 13 do maksymalnie 15 stopni. Na barometrach teraz niewielki spadek ciśnienia, jutro 1021 hektopaskali. Udanego popołudnia Państwu życzę. Do zobaczenia.